Oddziałami. Jeżeli na przykład nauczyciel uczy języka polskiego, to jest po prostu nie do pomyślenia. Wszyscy, nawet strona rządowa, po cichu wie, że ten strajk jest słuszny, ale nie może tego powiedzieć, ponieważ nauczyciele są odważni, wystąpili przeciwko nim i nauczyciele wygrają, bo uczniowie są z nimi, rodzice są z nimi i ja jestem z państwem. Wszystkiego dobrego! Dziękujemy bardzo, dziękujemy za te słowa wsparcia. One są nam teraz bardzo, bardzo potrzebne. Widzimy, co się dzieje, widzimy, jaki jest przekaz w rządowych mediach. Tam obraża się nauczycieli, tam się mówi, że jesteśmy nierobami, że pracujemy 18 godzin, że mamy 2 miesiące wakacji i żadne podwyżki nam się nie należą. Albo mówią, że będziemy zarabiać po 8 tysięcy, co jest w ogóle rzeczą niepojętą i każdy wie, że to jest kwota dla nas zupełnie nieosiągalna. Dlatego podjęliśmy ten bunt, dlatego podjęliśmy tą walkę. Nie zapewnia, nie gwarantuje konstytucyjnego obowiązku edukacji. Na to nikt nie zwraca uwagi. To nie jest wina nasza, to nie jest wina nauczycieli. To jest wina rządu, bo to on nie podejmuje konstruktywnych rozmów, nie przedstawia propozycji zażegnania tego kryzysu. Nie mamy negatywnego przekazu, my mamy przekaz pozytywny. My jesteśmy na tak. Tak dla dobrej szkoły. 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 Nauczycielami, nauczycielami. Łącz się z wami. Nauczycielami. Łącz się z wami. Nauczycielami. Co sobie wszyscy razem postanowiliśmy?
musimy być silni dla lepszego jutra nas. W imieniu rodziców, którzy są po waszej stronie i was wspierają. Jeśli mam mówić w imieniu rodziców, to chcę zobaczyć, ilu rodziców dzisiaj przyszło i ma swoje dzieci w systemie edukacji. Właśnie w tym obecnym systemie edukacji. Są dziadkowie i są babcie. To ta kolejna strona reformy, nieudanych reform, wieloletnich zaniedbań. Dziś mówię jako rodzic, którego głos mam nadzieję, że zostanie usłyszany. Bo mówię do rządzących, że ja się nie zgadzam na to, co się dzieje od wielu, wielu lat. Po drodze zgubiłam zawód nauczyciela, chociaż uwielbiałam to robić. Zgubiłam go dlatego, że system zabijał każdą inicjatywę, którą można było podejmować. Gdy weszłam w system jako rodzic, zobaczyłam jedną wielką skalę. Skalę zaniedbań i uchybień. Skalę osób pokrzywdzonych po stronie rodziców, uczniów, uczennic, ale również nauczycieli. Mam tą przyjemność współpracować z różnymi szkołami na co dzień. I wiecie, tam głos rodziców jest ciągle słyszalny. Nie obawiajcie się, oni wyjdą. Oni potrzebują czasu. Dlaczego? Dlatego, że zostali wyciągnięci z systemu, który ubiera nas w pewne uniformy. Gdy rodzic wchodzi na zebrania, spójrzcie w jego oczy. Spojrzycie w oczy uczennicy i ucznia, który nigdy nie został wysłuchany. Oni potrzebują chwili. Mam nadzieję, że trochę ich zmotywuję. Dziś mówię Kasia też w twoim imieniu, bo jej dzisiaj nie ma ze mną. Ale ja jako rodzic mam dość. A czego mam dość? Tego, że gdy wracam o 21 z pracy, to pierwsze co słyszę: mamo, a pomożesz mi odrobić jedno zadanie? Kiedy o 23 kończymy, to sobie myślę, to chyba nie tak ma być. 3 tygodnie temu coś pękło. Pierwszy raz mojej córce powiedziałam: idź do szkoły nieprzygotowana. Nie będziemy tego zadania robić. Nie będziemy go odrabiać. Nie będę ci go tłumaczyła. Dlaczego? Dlatego, że od tego teoretycznie jest szkoła. Tylko w szkole jest trochę za ciasno, bo materiał jest tak uwalony, że się nie wyrabiacie. I mówcie o tym głośno, bo to już jest czas, kiedy trzeba zacząć mówić głośno nie. Dziś przed wami cudowna sytuacja, bo rodzi się nowa marka nauczyciela. Nie nauczyciela, który idzie jak ciele do przodu i ma słuchać. Nauczyciela, który myśli, który decyduje, który mówi dość. Pamiętajcie, że rodzice są po waszej stronie, dajcie im trochę czasu. Mam nadzieję, że wy jako nauczyciele, i tu wyciągnę swoją pomoc edukacyjną, bo wiecie, w sytuacji, kiedy jesteśmy w oświacie, narzędzia edukacyjne są potrzebne. Co to będzie? Pozwólcie, że najpierw rozłożę i sprawdzę, czy nie lokuję czasami produktów. 4 dni temu moje dziecko, gdy wracaliśmy, a jadło bardzo dobrą bułkę, wiecie, o co mnie zapytało? A jest przyzwyczajona do tego, że ja jako nauczycielka edukowałam. I jak edukowałam? W taki sposób, że dziecko siebie pyta: mamo, a przyda ci się to? Życzę wam, nauczyciele, jednej rzeczy. Tego, że już nigdy nie będziecie musieli uczennicom i uczniom zadawać prac domowych i nie będziecie musieli tworzyć fikcji, bo praca domowa to wzbudzi w tobie takie poczucie, że masz coś zrobić. Oni wiedzą, co mają zrobić. Naprawdę, ci młodzi uczniowie i uczennice wiedzą, co mają zrobić. Pracuję z nimi na co dzień. I wiecie, zastanowiło mnie jedno. Gdy padł głos, że współpracujesz z Ministerstwem Edukacji, pojawiło się: wiecie, ile uczennic i uczniów koło was chodzi, kręci się i robi różne czyny społeczne? Mamy tą przyjemność z Agatą naprawdę poznawać ich. Oni też potrzebują czasu, żeby wyjść i powiedzieć nie. Tylko są nauczeni, że mają słuchać. Wy też zostaliście nauczeni, że macie słuchać. I my jako rodzice też jesteśmy nauczeni, że mamy słuchać. Mam dość też o tej godzinie 21 odbierać telefonów od koleżanek. A wiecie dlaczego? Bo nie łapią materiału z 5 klasy. Ja za sekundę przestanę łapać materiał z chemii, bo ona wejdzie na poziomie 7-8 klasy. I co wtedy? Korepetycje? Kolejna zrzutka? Mam dość jako rodzic dokładać się do systemu edukacji. Dokładać na to, żeby kupić ekierki, żeby kupić różnego rodzaju flamastry, żeby gdy córka była na poziomie edukacji przedszkolnej, składać się na materiały plastyczne. A później jeszcze wrzucić na konto rodzicielskie. Na litość boską, już raz się składałam w podatkach. To chyba wystarczy. Jesteśmy z wami!
nauczycielki, protestujecie, nie piszecie na librusach i bardzo dobrze. Ale macie swoje kanały dotarcia do rodzica. Zaproście ich na jedno, drugie spotkanie i obiecujcie mi tylko jedną rzecz. Że niezależnie od tego, jak to się potoczy, zaczną się robić drobne zmiany. Nie będziecie dawać tym rodzicom swoich numerów telefonów i w czasie prywatnym nie będą wam zajmować czasu. To raz. Dwa. Obiecajcie mi, proszę, że jeżeli coś się zmieni, to zmieni się coś również w szkołach. Pamiętajcie, że ten 1000 będzie po stronie rodziców wzmagał naciski. Będzie mówił, dostaliście, no to pokażcie mi, co w tym się zmieni. Bo nie zmieni się nic, trzeba zmienić system. I do tego zapraszam was w jedno miejsce, takie magiczne. Gdy w ubiegłym miesiącu byłam w Ministerstwie Cyfryzacji i wyszli panowie, którzy pracują na roli, to wiecie, co ich zastanawiało w tym ministerstwie? Czy przyjedziemy? Czy nie spóźnimy się? Które rondo zablokowali? Gdzie mają się przechodzić i przemieszczać? Jak to ma wyglądać? Ojeju, znowu Warszawa zablokowana. Przyszedł czas na to, żeby Warszawa została zablokowana przez rodziców, uczniów i was, drodzy nauczyciele. Przyjedźcie do mnie do Warszawy, kiedy będzie czas. Staś i Basia, szkoła podstawowa numer 37. Brawa dla nich za odwagę! Jedenaście i 8 lat. Brawa dla nich. Ale nauczyciel to jest dla mnie... To jest szkoła. Bez nauczyciela to jest nic. Tak. No nie ma na nic czasu. Nawet przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Może niedługo nawet zamiast nauczycieli będą świnie i krowy, bo nauczyciele nie mają tych podwyżek. Brawo! Dziękujemy. I tylko ostatnie hasło na koniec. Ani świnia, ani krowa twoich dzieci nie wychowa. W tej narracji, którą przed chwilą żeśmy usłyszeli, że nauczyciel tak naprawdę nie pracuje. Proszę, zrobiłam sobie sama. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ja z tym się nie utożsamiam. Naprawdę, pozwalam, żeby całe społeczeństwo mogło przeczytać, co tu jest napisane. I naprawdę, nikt mi nie będzie uwłaczał mojej godności, bo ja ją mam tutaj, wewnątrz i nie pozwolę sobie, żeby mój honor, moje ambicje, moje słowo było niczym tak naprawdę. Brawo! Ja bym bardzo poprosiła, ja potrzebuję, żeby dzisiaj zabrał głos jakaś dyrektorka bądź dyrektor. Proszę, do tej pory nie zabraliście głosu. Idzie pani. Brawo! Witam wszystkich serdecznie. Chciałam powiedzieć, że my dyrektorzy jesteśmy w podwójnej roli. Jesteśmy dyrektorami, ale jesteśmy też nauczycielami. I nie wyobrażam sobie, żeby dyrektor-nauczyciel nie popierał nauczycieli, bo inaczej nie popierałby samego siebie. Wspieramy wszystkich i wołamy, wytrwajcie, bo od tego zależy nasza przyszłość, ale również przyszłość naszych dzieci i naszego kraju. Dziękuję bardzo. Może być do Warszawy, może to będzie nie. Na pewno. Może idzie rozjaśnić. Łódź jest z wami, nauczycielami. 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 Łódź.
szkoła wymięknie, to jest pozamiatane. Nie damy się! 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 Mowa, że mamy się pokazać. To zachęcam. Warszawa, 23 kwietnia, wtorek, godzina 11, Aleja Szucha, Ministerstwo Edukacji. Będziemy tam!